Witam Państwa bardzo serdecznie na turnieju Vikings Invitational. Vikings Invitational to jest chyba jakiś turniej, gdzie Wardy reklamuje pewną grę na komórkę, ale nie mam 100% pewności, to trzeba by Wardy'ego na czacie wpisać, pewnie wykrzyknik Vikings i dowiedzieć się, co to jest w ogóle za zaklęcie. Natomiast ja się tutaj oczywiście podłączyłem, bo zobaczyłem zacnych zawodników. Mój Boże, czy ja naprawdę... O nie, moment. Dobrze, że to na tej mapie jesteśmy. Ach, te pliki logo. Ale udajmy, że tego nie ma. Zapomniałem zmienić. Oho, i teraz... O nie, dobra. Trzeba będzie szybko zresetować coś, ale to nie jest w sumie ważne. Najważniejsze jest, że Grzegorz ma na Komincz w dolnym lewym rogu. Polski Protoss oczywiście, już na ekranie. Jego rywalem jest Clement Desplanches z Francji. Obaj gracze Liquid. Coś pięknego. Dzisiaj jeszcze mam jednego gracza z drużyny Liquid. Jest to oczywiście Rudy, Uthermal. A poza tym jest jeszcze Lambo. Także piękna sprawa. Dobrze zawodnicy, fajny mały turniej. No dobrze, bo dzisiaj akurat nie było żadnego turnieju zaplanowanego, ale wczoraj tak wszedłem sobie około godziny 3-4 w nocy. Uznałem, o, turniej, no to co, pokastujemy coś. No i widzę, że i Niemcy się podpięli, i Francuzi chyba też, także... czemu nie? Jak Wardy robi turniej, to wszyscy przyczają się zawsze na ten turniej i dawaj. Z jednej strony Polak, z drugiej Protoss. Ajajaj. Nie no, ja tam ostro Grzegorza tutaj dopinguję dziś. Niech ich powyjaśnia. No ale wiadomo, że w tym starciu to Klem jest faworytem. Niestety z Klemem jest mega ciężko wygrać. Ostatnio miałem wrażenie, że miał spadek formy i potem nadszedł turniej taki troszeczkę istotniejszy i Klem w nim znowu pokazał klasę, więc to z tą formą Klema jest tak, że ona może być chyba faktycznie przez może 2-3 dni troszeczkę słabsza, a potem jak już znowu pogra troszkę, to wraca do czołówki Europy. Ale też faktem myślę, że dalej jest to, że na przykład, bo zawsze ludzie starają się ustalić jakiś ranking, jakąś hierarchię, chyba nadal Reynor, jeżeli z kolei Ricardo właśnie poćwiczy, to dalej on jest lepszy od Klema. A Seral to wiadomo, zawsze klasa, chociaż też mu się potknięcia mogą zdarzyć, ale ostatnio w sumie też turniej wygrał. Także myślę, że hierarchia Seral, Reynor i reszta dalej jest aktualna. Może nie w każdy dzień, ale coś w tym jest. No oczywiście zdarzają się takie sytuacje, że na przykład Laser pokona takiego Serala czy coś podobnego. No, zdarzyć może, jak najbardziej. Tak samo zdarzyć się może to, że Mana tutaj pokona tego Klema, no ale będzie ciężko, już granat leci, już będzie wyrzucać jednostki Protossa z barykady. O, jak ładnie skupił się na Sentry Klem, to była dobra decyzja, na pewno. Stracił Reapera za Sentry, a Sentry... No, przynajmniej ta Sentry wypuściła halucynację Feniksa, ta halucynacja oczywiście świetnie sprawdza, co robi przeciwnik i to jest plus dla Many. No, tutaj plus jeden, że sprawdził, zobaczył, że wypuścił tę halucynację, o to chodzi. Bo dzięki temu już wiadomo, czy Klem robi na przykład jakąś może dziwną, szybko trzecią bazę, czy właśnie dropa, czy Cloak Banshee. O, Klem robił Cloak Banshee, ale to był tylko fake news. Tak, Techlab się świecił dla Many, ale tak naprawdę Klem nie gra tej technologii, czyli tak można powiedzieć, że zafejkował. No, Eliona złapie chyba już Mana. Dobrze. Pytanie, co z tym Medivakiem? Czy Mana jakoś sprytnie przejdzie w górę, czy też po prostu będzie lecieć na przeciwnika? No, Mana jest jednym z takich szalonych Protossów czasami i lubi po prostu wskakiwać do bazy Terrana Stalkerami. No i czasami wygrywa takie gry bardzo prosto. Może nie inaczej będzie tym razem, aczkolwiek bardzo mnie dziwi liczba gatewayów Many, bo ma jedynie dwa, a wykonuje presję. Jak się robi dwa, to z reguły się bronimy. No i wletuje już Klem. Oj, żeby nie walnął. Aj, jeszcze nie było blinka, więc Stalker nie mógł zostać utrzymany. No i Klem, zobaczcie, jak bardzo ładnie uratował życie obu min. Może nie mają go zbyt dużo, ale żyją jeszcze. O, i teraz Mana z szansą, z okazją. Dobrze, Grzegorz szarpie za bunkier, ale nie ma sensu, więc słusznie zmienia cel na SCV-ki, na robotników, tak jest. Nie ma jeszcze drugiego Siege tanka. I chyba powinien kontynuować. Chociaż widzę, że on przyzwał Stalkery do swojej własnej bazy teraz.
No, reakcja. Nie, no ładnie, mana. Dobrze, dobrze, dobrze reaguje. Świetnie, tylko dwie stracone. I teraz teleportacja pod Medivaca i zniszczenie. Dobrze, dobrze. W sumie obrona była bardzo przyzwoita. Może stracił kilka jednostek, ale coś tam też Klemowi ubił w ramach odwetu. Zdrówko ci, co mogą. A ci, którym lekarz zabronił, to co? Mają nogą pomachać. Dobra, Command Center numer 3 przez Klem obudowany. Co ja tu widzę na tym czacie? Czekamy, czekamy. Klem oczywiście zaraz pewnie zrobi jakieś wyjście. Nie wiadomo jednak, czy on dojdzie do bazy many, bo Grzegorz bardzo fajnie przeszkadza. Z lewej strony kilka stalkerów powinno oczywiście próbować wyłapywać Merlina, albo nawet może i kilku Marines. O, ale widzę, że mana woli się teraz poświęcić temu, co się dzieje w jego własnej bazie. No, prawdą jest, że jeżeli Klem dobiegnie do jego bazy takim dużym oddziałem, on nic tam nie będzie mieć, no to po prostu bardzo dużo mana potraci. Może się obroni, ale dużo potraci. O, teraz bardzo ładnie, kontratak na baraki, na Marudera. Oj, Klem go nie uratował. No nie, no, bardzo ładnie mana. Oj, tutaj też nie stracił jeszcze żadnego stalkera, to jest naprawdę świetne. No i zaczyna się walka. O, świetne dwa force fieldy, genialne. Ten feedback na Ravena, który już raczej nie miał za wiele energii, ale i mana tego High Templara zaraz przekształci w Archona. Powrót Warpizma też miał miejsce. A, no dobra, 1-1, na to czeka mana. No ja się tu tak trochę krzywię, bo niestety, ale to Klem, nie robiąc za bardzo nic dużego, już ma przewagę w limicie. Po prostu on gra bardzo dobrze. No ale kto wie, może jakaś fortunna bitwa, może jakiś dziki storm, o ile zdąży do niego przeżyć mana. I coś się tu jeszcze odmieni. Czekamy, czekamy. A co tutaj na górze? Tutaj mana widzę, że uznał, że przejmie sobie Xel'Naga, jeszcze jakiegoś obserwera ustawił. No ale co z tym, z tą armią Klema? Za duża jest, wydaje mi się. Jeszcze ma przewagę w ulepszeniach, czyli bardzo szybko znikają zeloci od Marinów. Chociaż na szczęście Klem nie wojuje, bo Klem się może boi, że jest Storm opracowany. A on jeszcze nie wie, a może dlatego, że się skupił na desancie z min. O, tutaj mana bardzo ładnie złapał. Ale problem ataku frontalnego pozostaje. Dobrze, świetne force fieldy many. Tutaj chyba z 5-6 Maruderów padło. Pięknie. No dobra, to stwarza jakąś okazję do dalszej gry. Jeszcze autoturret chyba miał miejsce. No dobrze, teraz Grzegorz pewnie wrzuci High Templary do Warpizma, tak żeby ich za łatwo nie stracić i oby tak dalej, w stronę zwycięstwa. Dobrze, dobrze, Warpizm, High Templary, to jest wielka siła Protosa. No tylko trafić trzeba i nie dać się zastrzelić. Piękna sprawa, Grzegorz mana zaraz chyba zaatakuje i ma naprawdę czym. Przydałby się jeszcze jeden warpin oczywiście, zelotów, bądź może jakieś kilka stalkerów, raczej zelotów. O, i teraz Klem świetnie rozdziela swoje jednostki. Czy mana od razu wjedzie? Tak, chyba mana nawet nie będzie przywoływać. Może, a, bo on pewnie w bazie coś przywołał do obrony. No i teraz trzeba sztormować to, co jest po lewej stronie. Mana wyrzuca High Templara, poleciał Storm. Dobrze, drugi świetny Storm. Doskonale. No, zagraża Klemowi to bardzo realnie. Teraz kilka zelotów biegnie do drugiej bazy. To jest ciężka sytuacja dla Klema, bo jak on chce podejść, to naprawdę zaraz zbierze Storma na klatę i tyle z tego będzie. Dobrze. I kolejny Storm. Aj, ale Klem ma jeszcze trochę... Uch, chwileczkę, Orbital. O, pięknie. Trzy Immortale niszczą Orbitala mega szybko. O, i teraz jeszcze Storm. I za chwileczkę jeszcze chyba jeden. Teraz przydałby się Warpin jednostek. Ale świetnie rozmiękczona ta armia Klema. No i teraz Blink, teraz jakaś ucieczka, żeby mina nie walnęła w nic ważnego. Gdzie są jednostki many? Czemu on nie warpuje nic kolejnego? O nie, i teraz... O nie, świetnie, mana podnosi Immortala rannego, tak żeby mina w niego nie wystrzeliła. Co za demon mikro. No ale brakuje, brakuje jeszcze trochę jednostek. Świetnie uratuje Prisma z Immortalami.
No było naprawdę dobre. Tutaj się myślę, że Manie udało. Pytanie tylko, czy nie stracił na tyle dużo armii, że teraz go Klem nie pociśnie z kontrataku. O, Klem tutaj jeszcze ma jedną bazę prawie wybudowaną. Nie, to było naprawdę dobrze rozegrane. Chociaż nie wiem, czy on nie powinien trochę więcej tutaj jednostek przywoływać. Mam wrażenie, że praktycznie każde kolejne warpiny były przeznaczone do obrony w bazie. O, robi sobie jeszcze jakieś kanony, jakieś baterie mana. Dziwne, że w tej bazie tego nie robi. Może spodziewa się, że Klem go zaatakuje tam na górze. No, ale na miejscu Klema zdecydowanie kierował mi się na dół. No, jeszcze jakaś mina tutaj. No, świetnie, pod te kanony wchodzi Klem, jeszcze super bateria aktywowana. Ale nie da się dotknąć takiej wieżyczki. Znowu coś męczy Manę, znowu jakieś desanty z min. To Klem jak zwykle mega mocny. Trzeba się uzbroić w cierpliwość, tutaj też nie ma żadnego kanona mana. Ustawia sobie jednego przy Nexusie. No, idzie w zasadzie opornie, ale względnie. Tu jest też Orbital. Tutaj przelatuje dodatkową bazą Klem. No, Klem niby zaraz będzie na czterech bazach, ale bardzo długi czas nie zbiera. Może pokażmy wykres przewagi w wydobyciu. Był okres przewagi many. Nawet przyzwoity ponad 1300 więcej zbiera od Klema. Przez dobrą minutę albo i więcej. Ona znowu rusza podobnym manewrem w stronę przeciwnika. Większe straty również są u Klema. No i ta przewaga ulepszenia, wielka okazja dla Many. 2-2 kontra 1-1. Let's go. Ale widać, że się waha, jak widzi takiego liberatora, widzi też te miny. Aj, szkoda, bo nie udało się wymusić drugiego wystrzału. O, teraz Klem podbiega, jaki odważny, jaki pewny. No, żeby zaraz nie dostał Storma na klatę. Zloty kontratakują bazę na górze, świetnie, bo tu nie ma planetarki. No, dyskusyjny ten Storm na miny, moim zdaniem. On nie niszczy miny. Storm zadaje 80 obrażeń, że nie mina ma 90 punktów życia. No ale potem będzie łatwiej te miny zniszczyć w trakcie bitwy. Jak zaczną się na przykład zakopywać, jakaś jednostka w nie uderzy, to w zasadzie już będzie po minie. Cały czas tutaj ta jedna jest. Mana myślę, że już ją widzi. Ewentualnie po te dwie wyżej tutaj pójdzie. Okej, odkrył sobie te wszystkie trzy miny Klema. No boję się, że jak dłuższa gra tutaj się odbędzie, to będzie naprawdę ciężko. Teraz wyobraźcie sobie, gdyby była batalia. Jakby Mana przyspieszył te ulepszenia, Klem jeszcze by nie miał 2-2. Przewaga czterech ulepszeń, no to jest dziecinnie prosta batalia, nawet gdy ma się troszeczkę mniej supplya. Ale niestety chyba teraz, w tym momencie najlepiej jakby się ta bitwa odbyła i chyba się właśnie nie odbędzie. No ale nie, no to nie jest bitwa, to będzie rzeź, bo Protossa jest naprawdę tutaj niewiele. Oho! No i Klem się w to wbija. Okej, jeszcze nie ma przewagi takiej Klem. Znaczy, ma przewagę masy. O nie, chyba ta przewaga w masie oj, wystarczy. Jezuniu. Pomimo tych ulepszeń. Niedobrze. Kolejny Storm Mana. Mam nadzieję, że patrzy. Tak, jest świetnie. Dobry Storm. Tutaj też kilku zlotów przeszkadza Klemowi w wydobyciu. O, snipe na High Templara. Niestety nie do zatrzymania. No i Klem podchodzi pewnie, aczkolwiek chyba zapewnie, panie Bagieta. Uj, jakiego Storma dostał na klatę. I na jednostki, i na piechotę. No i odlatuje. Gdyby Mana za tym pogonił, to może by dogonił. Ale widzę, że już nie klika dalej. Z powrotem 4 High Templary załadowane. Może za chwilę będzie okazja do ataku. 3 kolosy w jednym momencie robi Mana. Pół człowiek, pół kolos. Pół Protos. Go! Po prostu, jak to widzę, to po prostu go. Świetnie, bo Klem nie ma żadnych wikingów. On nawet nie ma chyba pieniędzy, żeby zacząć jakąś ich wielką produkcję. Może ma dwa, tak, ma dwa starporty, ale no 3 kolosy. Już są 2. Obserwatora też musi ze sobą zabrać mana. Co tu się dzieje? Jakiś wiking przeszkadza. Nie, naprawdę, mana może wygrać tę rundę. Tę mapę. Tylko niech zabierze jeszcze... Ten kolos jeszcze się nie wykluł? Kurczę, jakoś długo im się schodzi. Może Chronoboost będzie musiał dokładać częściej mana.
Jest przejście, Klem chyba nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia. Czekam na jeszcze jeden warpin, tak jest. 9 zelotów jest przywoływanych. Teraz mana powinien poczekać chwileczkę właśnie na tych zelotów. Może jakiś Storm, może jakiś High Templar. Dobre, agresywne wejście many, jest jeszcze szybkość do warpizma. Jeszcze łatwiej będzie mu się ustawić. Dobrze, dobrze. Oj, chociaż ten ostatni Storm był trochę taki, powiedziałbym, rozgraniczający zawodników. O nie, i teraz jeszcze CV są wyciągane. To będzie ciężka bitwa, żeby ją wygrać, bo widać, jak świetnie wbiega Klem. Za mało, za mało. Troszkę mam wrażenie, że może powinien mana później użyć tych stormów, dopiero jak Klem zaczął się do niego zbliżać. Bo kolosy w sumie zapewniają dobrą siłę ognia. No i kolejne kolosy grane. Za chwilę może nawet 4 będzie mieć mana. Przyspiesza wszystkie swoje robo. I widział też obserwerem to wyjście Klema. 18 CV zniszczonych. Niby więcej pieniędzy ma mana. Jeszcze jest siła ognia, jeszcze są stormy, chociaż ten jeden też był... Znaczy on był okej, bo chciał nie dopuścić pewnie mana, żeby marudery wbiegały mu pod kolosy, ale to się i tak nie stało. Dobrze, dobrze, dobrze. Jest odepchnięcie. Klem z powrotem zaczyna produkcję wikingów. Sporo jednostek traci Francuz po drodze. Może jeszcze jeden blink. Nie zaszkodzi. Ale to będzie ryzykowny blink. O, Klem jeszcze zaskanował. Z chęcią zobaczyłbym może jeszcze i 3 kolejne kolosy, ale na to akurat nie ma funduszy mana. Może z powrotem zrobi tak, tak. Prisma, Immortale, to też jest bardzo dobra koncepcja, żeby zacząć dodawać właśnie Immortale, bo praktycznie zawsze teraz ma dużo maruderów w swojej kompozycji. A na to się Immortale świetnie sprawdzają. 5 baz kontra 4. Przewaga po stronie many, nawet zaczął robić osłony. A plus 1, ale coś kolejnych nie kręci. Może szkoda mu było gazu na coś, co niekoniecznie tak od razu dobrze zadziała. No już Francuz zajmuje 5. Ciekawe, czy planetarkę tutaj postawi. O właśnie, jest planetarka. No ale na górze zawsze można zaatakować z perspektywy many. I tam teraz kieruje swoje kroki. Niestety Bagieta wszystko widzi, bo ma sensor tower i dlatego te wykrzykniki dobrze go informują o ruchach wojsk many. O, świetnie, przed planetarką jeszcze zdąży. Klem myślał, że jest sprawa zabezpieczona, a tu nic bardziej mylnego. No, może skasować planetarkę i wzbić się w powietrze, ale wtedy to ją opóźni. O, SCV, muły pomagają. O, świetna ucieczka many swoją drogą. Dobrze, żeby coś tam uratował. No i zaczyna się walka, EMP na kolosy, wikingi. No, wikingi są już tylko 2. Ej, naprawdę dobry atak many. Znowu Grzegorz, Tło i Klema. O, dobry storm. Sporo obrażeń wyplutych na jednostki terrańskie. No i już oddalił się High Templar. Nie ma co już biegać do tej bazy. Może do drugiej wyślę tutaj. No to gdzie ich nie wyślę, tam byleby nie w planetarkę. Byleby nie jak gołą w parapet. O, recall. Zostawi tutaj tylko obserwatora mana. No i stalkera przy Xel'Nadze. I znowu podobna sytuacja. Lepsza ekonomia many, ale limity armii podobne. Robi jeszcze więcej kolosów, jeszcze więcej immortali Grzegorz. Z immortalami oczywiście jest ta piękna sprawa, że można szybko niszczyć planetarkę. Nawet jak ją SCV próbują reperować, to i tak 4-5 immortali planetarki po chwili nie ma. Ale myślę, że raczej nie przy planetarce powinien toczyć większą bitwę mana, tylko z dala od niej. Aż dziwi mnie, że nie ma ze sobą teraz żadnego warpizma. O, właśnie robi go z powrotem mana. No bo tylko w warpizmie High Templary mogą być takie dość bezpieczne. No i z warpizmem można szybko przyzwać jednostki. O, skany! Nie, dwa! I dwa opsy jednym skanem. Sporo, tutaj jest jeszcze jeden obserwator. Mana widzi wojska Klema. No i dobrze, dobrze, jest obiecująco. Teraz ustawi się nieco lepiej Klem. No, myśli chyba, żeby zaatakować Francuz, ale to tak pod rampę trochę niebezpiecznie. Świetnie ma na stalkery naprzód, żeby wysnajpować jakiegoś ghosta. Ale nie uda się ściągnąć ghosta. Może teraz kolejny. Oj. Aj, koloso. No, szkoda. Stracił kolosa za darmo mana. No, może chwycił wikinga lub dwa. Ale to trochę niewiele. Już robi kolejne immortale. Klem w ogóle ma całkiem sporo marines jak na ten etap gry.
Jak dobrze siądą Stormy, jak pomogą Immortale. Myślę, że da się to ugrać. Oj, żeby mana tylko nie wleciał tym. O, bo on chce agresywnie, on chciał zrzucić Storm na armię Klemma, pomimo tego, że tu tyle wikingów czuwa. No, okej, mana gra nie banalnie. Jezuniu, Grzegorz, to jest wariat, to jest wariat! Storm, jeden, drugi, ale Klemm w zasadzie uniknął większych obrażeń. No i teraz EMP. Ghosty świetnie wysysają energię. Tu na dole jest jeszcze jeden High Templar. O, i właśnie Warpism zniszczony. No musi stormować mana, musi przeszkadzać Klemowi. Przydałoby się obronić tę bazę, chociaż może i tak z niej zrezygnuje. Kontratak. O, Dark Templarowy kontratak. To mi się podoba. Zeloty też wysłane. Czyli tak, mana chce poddać tę bazę. No nie wiem, czy słusznym było tracenie probek, bo mógł je wycofać, ale dzięki temu teraz będzie w stanie zrobić jeszcze więcej wojska. O, świetnie! Uda się chyba złapać Klemma. Klemm, co ty robisz? Co ty poczyniasz? Duży błąd. Francuza. Bagieta się zagapiła. No, tak trzeba też po tej mapie umieć chodzić. Doskonale. Zobaczmy, jak te Dark Templary i Zeloty. No, Klemm tutaj ma trochę jednostek. Zaraz powinien znowu Dark Templarem atakować mana, bo skan przeminął. Tu jeszcze jakaś rafineria niszczona. Dobrze, dobrze, niech go wybija z rytmu. Teraz jeszcze blik ofensywny pod Mediwaki. Jeden, drugi, trzeci. Padł. O, świetnie, zobaczcie, no tam wszystkie Immortale. Pięknie. Siedem Immortali, no ale czy wystarczy siły? Chyba tak, no bo jeszcze kolosy zadają świetne obrażenia obszarowe. Klemm trochę odpuszcza. No i zdecydowanie. Ana się przebija, ma teraz sporo limitu, ale nadchodzi flanka Francuza. No i teraz już wygląda to trochę mniej bezpiecznie, tylko jeden kolos utrzymany przy życiu. Za chwilę będzie chyba zniszczony przez wikingi z prawej. A, dobrze, dobrze, bo te Immortale kontra Marudery walczą. No ale jeszcze więcej wojska, jeszcze więcej musi wypompować mana. Kolejne dwa kolosy kroczą przez mapę. Klemm wraca pod planetarkę. Chyba to już jest koniec Francuza. Dwadzieścia trzy minuty. I zaraz chyba będzie atak kończący. Jeszcze dwa kolosy robi mana. Nie ma biedy. Pomimo utraty tej ekspansji. No i jeszcze High Templar z dwoma Stormami. Chyba wszystkie jednostki militarne z całej mapy zebrał mana. No te Stormy są takie raczej z tych odstraszających. Aj, Klemm jeszcze mu złapał kolosa. No ładnie mi kruje Klemm, nie można powiedzieć, że nie. No i Orbital zniszczony. No co może się nie udać? Wszystko się już uda. Miazga, miazga. SCV bierze do obrony Klemm. GG. No i proszę. I Grzegorz zaczyna od zwycięstwa. Lecimy. Kolejna mapa. W górnym prawym rogu Klemm. W dolnym lewym Grzegorz ma na komincz. No i się Klemm zdziwił. A w ogóle oni grają BO3, czyli do dwóch wygranych. Tylko finał będzie w ramach formatu Best of 5, ale chyba osoba z drabinki wygranych będzie mieć jedną wygraną więcej. Piękna sprawa, no jeszcze jakby Grzegorz Mana wygrał jedną mapę, to mamy go w meczu przeciwko albo Lambo, albo będzie grać z Rudym. No bardzo fajnych czterech zawodników trzeba przyznać, że tutaj mamy. Dla każdej nacji kogoś wybrał Wardy. Kiedyś pamiętam, że nie było konturów jednostek, jeżeli stoją za budynkiem. O, teraz SCV miała taki kontur, żeby było wiadomo, że tam jest SCV. Kiedyś pamiętam, że chyba tych konturów nie było. I dopiero w pewnym patchu zostały wprowadzone, żeby ludzie nie mogli chować pewnie swoich jednostek za drzewami i podobnymi obiektami. Czy istnieje turniej Nation Wars jeszcze? No, dobre pytanie. W tym roku był Nation Wars czy nie? Bo nie przypominam sobie. Wiem, że rok temu był. Ale w tym roku coś mam... Nie, w tym roku chyba nie było Nation Wars. No jak Francuzi zrobią, to będzie. Ale nie wiem, czy planują. W tym roku nie było.
SCV powraca. A Reaper, jak widzimy, dobrze wjechał. Ale widzę, że Clem bardziej chce, żeby on przeżył, niż żeby propka padła. No i uda mu się to. O, albo i nie! Jaki ślizg zrobił ten Reaper. Piękna sprawa. Dorzuciłem takie dodatkowe elementy fizyczne. Widzę, że było warto dla takiego ślizgu reaperowego. No dobrze, ale póki co spokojny rozwój obu graczy. Może Clem wróci do jakiegoś ciekawego harasu. No, poprzedniej mapie to mu tak nie do końca wyszedł ten drop z min. Niby coś podziałał, ale nie za dużo. Clem, jaki progamer, blokuje Helionem możliwość poruszania się Stalkera, a przynajmniej próbuje blokować. W Warcraftie 3 to trochę lepiej działało. Nie, okej, nie udało się Clemowi zniszczyć, ale szanuję tę próbę, żeby używać blokady ciałem Heliona w stylu Warcrafta. Ale jednostki w Starcrafcie dużo łatwiej znajdują ścieżkę, więc no to trochę ciężko tak zrobić. Chyba, że miałby kilka Helionów, to wtedy jak najbardziej. Ale jednym to chyba ciężko. Aż mi się Warcraft 3 przypomina. Jak się zawsze zastanawiałem, dlaczego w Warcraft 3 nie jest tak, że są naprawdę wielkie grupy jednostek, tak na przykład 100 orków. Albo, no nie wiem, 50 jakichś łowców głów, 30 katapult i tym podobne rzeczy. Może po prostu komputery by kiedyś nie wytrzymały, dlatego zrobili mało jednostek. Postawili na elementy graficzne bardziej niż na masę, jak w StarCraftie. No kurczę, 5, 6, to był niezły nalot Clema. Helion dropy jak zwykle mocne. No i niestety jeszcze jeden atak Clema. Ajajaj, tu jeszcze tego pa... Ojojoj. No padnie, padnie. No 12 to jest świetny wynik, jak za 3 Heliony i Medivaca. Jeden w sumie Helion jeszcze żyje. No nie, to nie jest początek, jakiego potrzebował mana. Nie na to liczyliśmy. No ciekawie, zostawił tutaj jednego ze stalkerów. Na wypadek, gdyby Francuz wlatywał. A, i tutaj też ma jednego stalkera. To musi zrobić coś, musi wskoczyć. Blizzard mówił, że chodzi o sam zamysł gry, który miał się różnić od StarCrafta, dlatego tak mało jednostek. Aha, okej. No było ciekawe, gdyby te jednostki miały tak samo dużo punktów życia, tak samo mało obrażeń. Przez to bitwy trwają dość długo. I do tego tych jednostek byłoby tak wiele. To by było coś pięknego. Wtedy obrażenia obszarowe byłyby chyba najważniejsze. No coś w sumie jak w StarCrafcie. Może nie, że są kompletnie najważniejsze, ale bardzo, bardzo istotne. Ale też by się to pewnie ciężko balansowało. No, jak wszystko. Wszystko się ciężko balansuje. A tu jeszcze był drop z min. No jest bardzo nieciekawie, chyba nie muszę mówić, aczkolwiek mana ma jeszcze szansę chyba przeżyć ten atak. Ja myślałem, że Clem tutaj zostanie chwilę tym wojskiem, zanim się oddali. A, ja wiem, tak, Clem się tak wycofał, żeby mana nie do końca wiedział, czy będzie drop z lewej, czy nie będzie. No teraz mana wie, że nie będzie, bo zobaczył właśnie wojsko po prawej stronie, dlatego stalkery wracają na front. Oj, naprawdę niewiele jednostek ma tutaj mana. O, świetny snipe na sentry i świetne uratowanie. No, to było dobrze zagrane przez Clema. Tu mamy jeszcze jeden drop z min lecący do many, tu jeszcze jeden używany.
No nie wiem, czy Klem powinien wykopać tę minę, ale może nie widział całego obrazu sytuacji. No i teraz zobaczmy. Tak, tak czułem, że to może być pierwsze niezauważenie desantu z min. No i tutaj już Klem naprawdę świetnie to rozgrywa. Jeżeli mana ma wygrać, mam wrażenie, że musi to zrobić w przeciągu dwóch najbliższych minut. Albo naprawdę musi rozciągać grę w nieskończoność. Idzie mana na atak. Klem oczywiście już zabezpiecza trzecią bazę, robi tutaj orbital. No i ruszamy. To były niestety chyba zbyt duże obrażenia na początku, tak patrząc na Klema, nawet SCV. Chociaż kurczę! O wow! Ona zaczyna latać z lotami po bazie. Nie ubił niestety tak dużo SCV. Dobra, nie zauważyłem, jak dużo zlotów tam był w stanie wprowadzić. Ale teraz Klem się chyba powolutku obroni i będzie mieć po prostu więcej wojska. No ale jest to coś znaczącego. No i teraz jeszcze ta mina, ale świetnie uniknął jej wybuchu mana. Klem już nawet ghosty zrobił. Nie, naprawdę, przyzwoicie mana. Teraz jeszcze zrobi desant do naturala. Oho, uciekamy, uciekamy. Zdecydowanie, jak ładnie kliknął w medivaca. Jeszcze zdołał. O nie, nie, nie. Tutaj na pewno padnie większość tych rannych stalkerów. Niedobrze, niedobrze, ale świetnie próbuje w tempo zagrać mana. Kontratak. Może warpin? Nie, chyba już bez warpina. No i ta mina. Czeka pewnie Klem, aż się mana rozłoży prizmem. No nie, tak po prostu się zakopał. Zobaczmy, co na froncie. Widzę, że MP poleciał na zlotów. Więcej dla Francuza. Tak, gdyby mana dożył do Disruptora, może do Kolosa. Dobrze, dużo jednostek jeszcze ma mana. No i bateryka teraz poleczy sporo jego jednostek. Jeszcze jedno przerzucenie zelotów. Nie odpuszcza Grzegorz. I słusznie. Każda mapa to jest jakaś okazja, nawet jeżeli jest w plecy. A niestety chyba Sentry będzie. A nie, do Immortala pójdzie, może nawet lepiej. Rzuca skany Klem na lewo, na prawo. Czy Grzegorz ma ekspansję? No nie ma. Oho! Uff. Już się bałem, że nie spojrzy. No i teraz jest tutaj mina. No mina jednym wybuchem nie zniszczy prizma, ale bardzo mocno obije i wtedy ten turret możliwe, że skończy go. No, chyba że mana po prostu wyrzuci zelotów i pobiegnie na piechotę. Czy nie boję się burzy? Nie, nie boję się burzy, mam dach nad głową. Mana musi bardzo uważać. Widzi, że z lewej strony jest Francuz. Bagieta się zakrada. O, o, Disruptor, Disruptor, Disruptor. Trochę niecelnie. Pofrunęło kilka jednostek francuskich. No ale niestety nie ma jak walczyć w tej bitwie mana. Musi uciekać, musi poświęcać jednostki, żeby reszta mogła uciec. I kolejny kontratak. Część jednostek do trzeciej, część do drugiej. No jak tam się Klem zagapi, a trochę się zagapił. Co on SCV rzuca na tych zlotów? No tak, no w sumie mana nie ma żadnych ulepszeń, to jeszcze jakoś to idzie. No nie, no widać, że więcej ma Klem. Będzie znowu musiał z baterią się bronić mana. 50 limitu różnicy około, 40 w armii. O, rozwalił sobie miny. Jak te miny fajnie zrobiły, jak fidget spinner taki ruch.
znowu zaczyna przymierzać się Klem do kolejnej agresji. Tylko jeden Wiking. No, teraz już trzy. No i tutaj jest niestety baza, której mana nie obroni. Ale ma trochę disruptorów. Jeżeli kule by trafiły jakoś... no, nadspodziewanie dobrze, to oczywiście da się to jeszcze wygrać. No niech rozciąga rozgrywkę mana. Widzieliśmy na poprzedniej mapie, że na dobre mu to wyszło. No i znowu musi się stresować tym atakiem. A za każdym razem, kiedy leci strzał disruptora, Klem się wycofuje bardzo... no bardzo dobrze to robi Klem. Aż za dobrze. Ajajaj, jak wyczuwa manę. O! Ale teraz kilka jednostek poszybowało. Super bateria użyta, ale Klem chyba nie zamierza jakoś mocno walczyć. No nie no, niestety kolos zniszczony. O, ale kolejne wybuchy disruptorów. Wielkie zamieszanie, nie ma chyba czym strzelać mana. O, teraz jest, widzę, kolejny wystrzał. O, jeden z disruptorów się pogubił. Nie no, Klem dobrze się przebija. Zobaczymy, czy mu wystarczy wojska. Na jakiś warping zelotów by się przydał. No i chyba ledwo, bo ledwo, ale wybrnął mana. Dobrze. W sumie na Klemowi trochę kończą się minerały. Nawet widać, że przestawia SCV, przestawia kolejny command center. No to nie jest tak, że manie się nie kończą. Ale może nie jest tak źle, jak wygląda. Zupełne przeciwieństwo poprzedniej gry, bo tutaj mamy Klema z już ulepszeniami 2-2, mana dopiero je zaczął robić. No to było na pewno niezbyt przyjemne wyjście dla tych stalkerów. Mana od razu zawczasu strzela disruptorem. No szkoda, bo to była znowu bolesna strata. Zobaczymy, czy decydująca. Tak, decydująca. GG. Ana się poddaje, już widzi, że się nie obroni. Trzecia mapa w pojedynku Many oraz Klema. No świetnie zaczął Mana. Druga mapa myślę, że też była całkiem dobra w wykonaniu Grzegorza. Gdyby nie ten początkowy atak, to spokojnie mógłby to wygrać. Gdyby nie te heliony, gdyby nie te spalone proby na początku. Byłem dziś od 10 do 13 w Warszawie, naparzało także głowa mała. A, czyli lało, tak? U mnie już, nie wiem, miało 6 rano czy o 5. Wyjrzałem na moment, a reszta czasu zasunięte rolety. No faktycznie, ja to nawet lubię, jak deszcz naparza. No bo nie wychodzę z domu, ale po prostu dźwięk przyjemny. I tak mam wrażenie, że jest czyściej. Taki naturalny prysznic, hehe. Dobra, mana szuka, czy nie ma proxy dookoła niego, trochę w stylu Zesta. Nie mogłem się doczekać streama jak jakiś dzieciak. Dobrze. XUMX, witamy, witamy. Ja też się nie mogłem doczekać. Dlatego wstałem tak późno. O 17.20, żeby już o 18.00 streamować. Po prostu tak się nie mogę ze streamu doczekać. Ja tak na serio to bardzo lubię streamować, ale... ale mój rytm snu jest trochę zaburzony. Troszeczkę. No, zwyczajna ekspansja Klema. Ale tak dla pewności Francuz wolał się upewnić, że mana nie robi żadnych dziwnych początkowych agresji. Jak jest ekspansja u Protosa w tym momencie, no to raczej się nic złego nie stanie. Już SCV wraca do siebie, natomiast zwiadowcą będzie Reaper. Na
poprzedniej mapie, jak pewnie pamiętacie, zagrożeniem dla Manny okazał się być... Co jest grzybek? Zagrożeniem okazał się być Helion. Wszędzie płasko, 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 a tu nagle pyk. Grzybek. No nie widziałem tego nigdy. A z drugiej strony też jest? Nie, nie ma chyba z drugiej strony. Jakieś inne rośliny są. Zauważam rzeczy, których nigdy nie zauważałem. No dobra, Reaper szuka proxy potencjalnego, czy mana nie robi Stargate'a albo DT gdzieś na mapie. Jak sprawdza? Ambitnie, Klem, dobrze. Wszystko sprawdza, to tak naprawdę co innego leci do jego bazy. Chwileczkę. Gdzie są ustawieni wszyscy? Aha, oni są w bunkrze. No, gdyby nie to, że teraz Reaper widział Oracle, to byłoby naprawdę fantastycznie. Klem go nie widział? Tej Oracle nie widział? Nie wyszedł z bunkra. Co on czyni? No nie widział. Albo widział, a nie zauważył. No dobrze, dobrze. Pięknie nawet bym powiedział. W sumie jego obrona nie jest taka zła, no ale Mana przed chwilą halucynacją Feniksa świetnie posprawdzał, że nie ma tu zakopanej miny, chociaż widzę, że nie wierzy tak stuprocentowo. No, nawet udany nalot, nawet nieźle. Podniesienie Heliona to na pewno właściwa zagrywka, tylko co z Reaperem teraz? Mister Grzegorz. No niestety, Reaper zrobił robotę jak za dwóch. Nie podtrzymajcie go, panowie, a sam zaczyna zawędzać ze spiżarni wszystko. Ale dobra, to nie było takie duże. Robo Bay. Dobra, dwubazowe kolosy. Najbardziej bezpieczne otwarcie z możliwych robi Mana. Nie dość, że Feniksy, to jeszcze kolosy. No i dopiero teraz trzecia baza. Trochę później, ale... nie za późno. No, a Klem będzie robić dwubazówkę. No ciekawe w sumie, bo czasami jestem zdania, że to co robi Klem kontruje build Manny. Ale wszystko w rękach mikro. Jak będą mieli dobrą kontrolę, to zobaczymy kto to wygra. Moim zdaniem niby Klem ma te dezaktywacje na kolosa. Może ułożyć, dlatego jestem zdania, że on ma silniejsze jednostki. Ale się może wspólnie zdziwimy. Drugie robo, zobaczcie jak wcześniej. To Mana gra mecha. Protoski mech wjeżdża na rejon. Feniksy, podwójne robo, podwójny gateway tylko. Dobrze, dobrze. To też jakiś krzak jest, którego nigdy nie widziałem. Nie było tych krzaków tutaj. Może to te ustawienia graficzne jakieś lepsze przypadkiem włączyłem. I tutaj też. No bank tego nie było. Panie, tego nie było. No, uciekaj Mana, uciekaj. Oracle dość ważna jednostka. A ta pława, jakie to było IQ300, bo Klem chciał rzucić skana, żeby Oracle stając w tym miejscu nie została zniszczona, więc Klem mądrze. A tu pułapka! Jak barząd z Kalesonu wyskoczyła niespodziewanie. Dobrze. O, świetnie wjechał w tego Ravena, Grzegorz. Tylko za jednego Feniksa, tak. No, okej, już za dwa, bo jeden uznał, że też. Ja też przelecę, a to już po akcji było. Szkoda, bo mógł tylko jednego stracić Mana. No, ale i tak. Stwarza to okazję do przetrwania. Nie wiem, gdzie idzie Klem, bo myślałem, że tutaj od góry. O, i teraz znowu Klem tak udawał, że dropuje, a jednak nie dropuje. Nie, no dobrze, Grzegorz przeżyje. I to jest najważniejsze, bo zobaczcie, jak późną trzecią bazę ma Klem. On chciał teraz zaatakować, a tu nagle nie da rady. Piękna sprawa, no Grzegorz Mana może już chyba mówić o jakiejś małej przewadze. O, jeszcze zniszczył tego Mediwaka. No zawsze tutaj się zastanawiamy, czy to się opłaca za Feniksa, ale widocznie skoro robi, to może się opłaca. Hitsyk Revelation. Revelation, przypominam, na obecnym patchu działa o połowę czasu krócej, ale też o połowę mniej kosztuje. To się niby tak balansuje. Oho, Klem chyba chce zaatakować.
Ale trzeba by na pewno, no, myśli. Pewnie liczy Klem, że mana tutaj pochopnie wyjdzie gdzieś daleko. Ale nie, mana nie przesadzi. Trzy immortale w ogóle ma mana już. Dwa kolos, no to jest mech protos, no. Piękne rzeczy. Jak mana zrobi, dużo jednostek zrobię. Jak zaatakuje, jak ciepnie, z Klema nic nie zostanie. Oho, to jest jedna z niebezpieczniejszych zagrywek, jakie mógł zrobić Klem. Widzę, że mana stał Feniksami, ale nie do końca tutaj, gdzie były one bardzo potrzebne. O, jeszcze Robo zniszczy. Ale i tak mana ma odpowiednią chyba już liczbę kolosów. Chociaż czy ma, czy nie ma. Och, świetna pułapka, zamrożony Klem. Doskonale. No, oby tak dalej. No nie. I znowu traci Feniksów trochę Grzegorz. No to już jest chyba z 6. Dobra, 5. To stanie pod piechotą. Trochę ryzykowny, ale... No, widać, wiedział co robisz. Aktywował super baterię. Klem chciał chyba wbijać od dołu. Ale to daremne, pani Bagieta. Póki co mana się utrzymuje. No niestety Klem, zobaczcie, że ma cały czas przewagę w limicie. Martwi ta nieobecność Feniksów. Ma tylko jednego już, a przecież jak on ma złapać te mediwaki? Czymś innym niż Feniks. No nie ma Blinka. Stalker jest jeden na obiekcie. Okej, leci dalej. Z tego co widzę, to chyba mana teraz uzna, że czas na atak. No i moim zdaniem to też jest jeden z lepszych momentów. Znaczy, patrząc na ustawienie Klema, to już się można by kłócić. Ale kilka żarówek, kilka zelotów i wjeżdżamy. Popędził jak świstak na szpilkach mana. Klem myśli, że tu się czai, że wiecie, zmusił manę do tego, żeby on siedział w bazie. No nie zmusił. O, ale teraz skan i co zrobi Klem? Wraca. Francuz wraca, nie będzie lecieć na jakąś wymianę ostrą. No i mana, błagam cię, iść do trzeciej bazy. W ogóle co się tutaj dzieje? Ach, tu był Zelota, który no, spowodował, że SCV nie zbierały. O nie, i z każdej strony Wikingi jeszcze od pleców przymierza się Klem, ale to wygląda tragicznie. No nie, no mana pewnie chciał zdążyć przed Wikingami. Nie zdążył. To będzie miał zgunia z jego wojska. O, rety, taborety. Dobra. Plan okazał się tym razem nie najlepszy. A Wikingów naprodukował Klem. I w zasadzie to tyle. 50 przed chwilą prawie limitu przewagi miał Francuz. O, ładny recall. Klem chciał mułem zablokować możliwość ucieczki zelotów, jaki cwaniak. Dlatego go tutaj zrzucił na dół. Czasami tak pamiętam, że robił z ultraliskami. Jak się zrzuci kilka mułów, to ultralisk nie może uciekać. O, mana. Nie, on nie ma Storma. Nie ma Storma, to jest taki, wiecie, jeszcze High Templar. Z obietnicą, że kiedyś. Może zrobi. A będzie mieć energię na dwa stormy. Ale cały czas na kontratak leci, bo wie, że twarzą w twarz teraz nie może walczyć z armią torańską. Także mądry ruch, ale... No Klem po prostu będzie wydłużać moment obrony. A sam teraz główną armią atakuje manę. No i co tutaj jest? No nic nie ma za bardzo. 5 sekund do storma. 5 sekund! No nie, i teraz Ghost już chyba zauważył High Templara. O, feedback! W momencie, jak się zakończył Storm. O, jak te SCV świetnie stoją, blokują ciałem. No, to był Snorlax kontra Jigglypuff. No po prostu stały, nic nie robiły i to wystarczyło. No i niestety, ale najlepsze Stormy chyba nie pomogą. Chociaż, kurczę, w miarę pomogły. Nie no. Wow, okej, okay. Nagle z każdej strony wbiegają zeloty. Co? Co się stało? Jak do tego doszło? Kurczę, wydawało się, że tak już nic nie ma mana, to nagle 30 zelotów z biodra wyprodukował. Nie no, nie mówcie, że on teraz może wygrać. To chyba może, no bo przecież Klem...
Klem z kasztanią robienie robotników i w ogóle ją 47 SCV stracił? Kiedy? Co? Nie, nie może być, no. Mana to w ogóle jest jakiś spec od dziwnych gier. No dobrze, Polak z przewagą. Nie wątpiłem nawet przez chwilę. Tak było. Klem, jak rozsyłam rings po mapie, bo nie wie, gdzie go teraz mana walnie tymi zelotami. O, jest warpizm z dobrym ładunkiem, z high templarami. Jak dobry sztorm poleci po tym, no to piękna sprawa. Teraz jeszcze jeden warping by się przydał. Nie wiem, czy zelotów, czy... No chyba zelotów, bo teraz widać, że ma taką armię, która atakuje z pieśnią na ustach, nie tam stalkery, kolosy. Po prostu naprzód wszyscy. I znowu kilku zelotów kontratakuje. Ale mana wie, że Klem się wycofuje. Tylko nie immortale. O nie, no te stormy nie poleciały tak dobrze, jak miały pójść. O, teraz kozacki, teraz był świetny storm. Ja reszta popędziła, jak świstak na szpilkach na kontrę. Oj, teraz może mana zbiegnie z góry tutaj wszystkim. Nie, on będzie próbował. O, jaki storm znowu. No synu, te stormy są najlepsze. Najlepsza umiejętność w grze. No i jeszcze coś uratuje nawet. Pięknie, i znowu wejście do trzecia. O, i gospodarkę. Tą bagieta się chyba już skruszyła do reszty. Dobrze. No pięknie, mana. Jest zwycięstwo. 2-1 z Klemem. Nigdy nie wątpiłem. Ale brawo. No i właśnie dlatego fajnie, że mamy tutaj Grzegorza. On czasami ma takie dzikie serie. Także mana idzie do meczu wygranych. Zagra albo z Lambo, albo z Jutermalem. Za chwilę będzie ten pojedynek na ekranie. A póki co, GG.